Witam serdecznie. Słuchajcie, obecne jakość pożywienia, właściwie jedzenie, które posiadamy w sklepach, jest słabej jakości, nie ma co tu już oszukiwać. No, firmy farmaceutyczne, wszystkie firmy, żeby zwiększyć swoją sprzedaż i wydajność, wiadomo, faszerują i warzywa, i mięso różnymi dodatkami, żeby wydajność była jak najwyższa, żeby, wiadomo, zarobki były jak najwyższe, to też spada jakość jedzenia. Proponuję dla Was, słuchajcie, zadbać przede wszystkim o wątrobę, ponieważ nawet przy jakichkolwiek dietach, przy jedzeniu non-stop chociażby kurczaka, który wiadomo do najzdrowszych nie należy, o ile nie jest oczywiście wiejskim kurczakiem, to jednak troszeczkę obciąża naszą wątrobę. Tak samo i inne pożywienie, wiadomo, nie da się non-stop żywić produktami nieprzetworzonymi, więc od czasu do czasu wiadomo, że chce się zjeść coś innego. Zalecam Wam, żebyście przede wszystkim zadbali od czasu do czasu o wątrobę. Zrobili na przykład cykl oczyszczający, prozdrowotny typowo, i do takich rzeczy Wam zalecam produkty na regenerację wątroby, między innymi Biogenixa, Livergenix, albo bardzo, bardzo popularny firmy Himalaya Liv 52. Owe produkty są oczywiście u nas dostępne w sklepie na www.swiatsupli.pl albo w sklepie stacjonarnym przy ulicy Stołecznej 2 w Białymstoku. Słuchajcie, bardzo ważne jest to, żebyśmy dbali o tą wątrobę, ponieważ jeżeli występują u nas często zgaga bądź coś takiego, jak nie damy rady odpowiedniej ilości jeść, to wiadomo, że jest wielkie prawdopodobieństwo, że nasza wątroba już jest dosyć mocno obciążona, że te trawienie jest troszeczkę gorsze niż normalnie by było, więc powinniśmy zacząć wtedy zwracać uwagę na to, żeby o tą wątrobę zadbać. To też szukajcie u nas w sklepie takich produktów, które Wam w tym pomogą. Zachęcam serdecznie. Jakbyście mieli jakieś pytania, to śmiało pytajcie. Jestem dla Was dostępny i na Facebooku, ale także na kanale YouTube. Odpowiem na Wasze wszystkie pytania, więc zachęcam do zadawania pytań. Postaramy się w 100% wyczerpać i odpowiedzieć na Wasze wszelkie pytania. Jak coś, to do zobaczenia.